Droga 2010 to kryptonim ćwiczeń, które improwizowały wypadek masowy, do którego doszło na ulicy Leśnej w Olsztynie. Wypadek masowy to zdarzenie, które niesie za sobą konieczność pomocy większej ilości osób niż siły i środki, którymi w danej chwili dysponujemy. Dziś zadysponowanych do tego zdarzenia zostało w sumie 5 zastępów Straży Pożarnej, w tym 3 Państwowej Straży Pożarnej, 2 Ochotniczej Straży Pożarnej i w sumie 7 karetek pogotowia ratunkowego. Ćwiczyliśmy przede wszystkim obowiązujące w Straży Pożarnej procedury medyczne, ale również zasady współdziałania i zorganizowania się w ramach takich trudnych przedsięwzięć.